Witam serdecznie w pierwszym odcinku. Dzisiaj spotkamy się z Tomkiem Lewandowskim, który wrócił do Pogoni po roku przerwy. Tomek, tak na początek chciałbym się Ciebie zapytać, co najlepiej wspominasz z tego pierwszego okresu? Na pewno najlepiej wspominam utrzymanie, bo to był cel. W tamtym sezonie to był główny cel, podstawowy cel, utrzymać się. No i udało się i to na pewno najlepiej i najsympatyczniej wspominam. Tym bardziej, że udało to się w zasadzie, może nie w ostatnim meczu, ale w dwóch meczach barażowych, gdzie myślę, że zapamiętam te dwa mecze do końca swojej przygody piłkarskiej. Był taki moment, że trochę żałowałeś tej decyzji, że odszedłeś? Bo był to dla Ciebie bardzo trudny sezon. Czy nie należy do osób, które gdzieś tam patrzą w przeszłość. Wiadomo, że można było inaczej to jakoś zrobić. Były chwile zwątpienia, ale nie, no. Może zostałbym tutaj, bym złapał jakoś odpukać kontuzję i bym skończył z grą w piłkę, więc to nie można tak gdybać sobie, bo gdybym został, więc cieszę się, że dostałem drugi raz szansę, zaufanie zarządu i że jestem w Pogoni po raz drugi. Jak to się stało, że tutaj znowu trafiłeś? Kto do Ciebie pierwszy zadzwonił? Kiedy to się stało? Możesz powiedzieć? No w zasadzie prezes Chromiński w czwartek zadzwonił, w piątek przyjechałem już podpisać, więc w zasadzie rozmowa odbyła się w pół godziny. Czyli to była łatwa decyzja? Tak, łatwa się na rozmowa i podjęliśmy w zasadzie porozumienie przez w pół godziny w zasadzie doszło do porozumienia i jestem tutaj. Obserwowałeś Pogoń w zeszłym sezonie? Tak, miałem kontakt z chłopakami, z Dawidem Dzięgielewskim przede wszystkim. W zasadzie dzwoniliśmy raz w tygodniu po weekendzie tam mecz. Nie ukrywam, że z meczów, które w telewizji, no to oglądam ten można powiedzieć, że najważniejszy z Chojniczanką. To właśnie specjalnie znalazłem czas i w domu oglądałem Pogoń z Chojniczanką. No i cieszę się, że 1-0, 3 punkty stałe. Moim zdaniem brakowało w poprzednim sezonie kogoś takiego, co przy ofensywnych stałych fragmentach gry potrafiłby wykończyć dośrodkowanie. I teraz, jakbym miał wskazywać palcem, kto mógłby to zrobić, to właśnie wskazałbym Ciebie i Arka Jędryka. Bo we dwóch myślę, że stać Was na to, żeby właśnie przyczynić się do zdobycia kilku bramek przynajmniej w tym sezonie. No zobaczymy, jak to trener rozwiąże, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. No, nie ma co ukrywać, że wzrost na pewno po przyjściu Arka, czy po moim przyjściu, ten wzrost, jeśli chodzi o drużynę, zwiększy się, no i na pewno będzie większe zagrożenie po stałych momentach gry w ofensywie, a w defensywie nie będziemy stracili tych bramek. Myślę, że nie było takiej rywalizacji, kiedy byłeś tutaj pierwszy raz. Można zawsze powiedzieć, że były tych przynajmniej trzy opcje zawsze na środku obrony, ale wydaje mi się, że teraz dopiero rozegra się prawdziwa rywalizacja o miejsce w składzie. Czujesz to, że naprawdę przede wszystkim będzie ciężko Ci w trakcie okresu przygotowawczego pokazać się trenerowi? Nie uważam, że będzie jakby nazbyt ciężko. No sport padło do siebie, że trzeba rywalizować w zasadzie codziennie, co trening, trzeba udowadniać swoją przydatność do zespołu. I fajnie, no wydaje mi się, że rywalizacja też podnosi indywidualne umiejętności, więc nic tylko rywalizować, zdrowo rywalizować. I na każdym treningu walczyć o swoje, czyli o pierwszy skład. Czyli ogólnie pomaga Ci rywalizacja, tak? Tak, jak najbardziej. Myślisz, że ten sezon, który jest za Tobą, on w pewnym sensie Ci przeszkodził, stanął na drodze w Twojej karierze? Czy tak tego nie traktujesz? Ciężkie pytanie. No, ciężko powiedzieć, bo będąc w Grudziądzu, odchodziłem do Grudziądza, do zespołu, który miał cel walkę o ekstraklasę, tak? No niestety, życie zweryfikowało wszystko. Walczyliśmy w zasadzie cały sezon o utrzymanie. Tam rozegrałem ponad 12 spotkań. No i drugą rundę już zagrałem w drugiej ligowym grypie wiatrowo. Czy zatrzymał mój rozwój? No, ciężko powiedzieć. Nie wiem, co by było, gdybym grał. Cieszę się, że odważyłem się po prostu zrobić krok w tył i pójść do Gryfa Becherowo, bo nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym siedział drugą rundę w Olimpii cały czas na ławce i rozegrał tam jedno, może dwa spotkania. Ciężko by było znaleźć jakiś odpowiedni klub w
w tym okienku transferowym. Ty pierwsze 6 kolejek zagrałeś w Olimpii, cały czas grałeś regularnie w pierwszym składzie, a później już przeplatałeś albo występy, a na koniec rundy trener powiedział ci, że nie widzi cię w swoich planach, tak? Dokładnie, no ja przychodziłem do trenera Asyńskiego, który po 6 kolejkach został zdymisjonowany. Później przyszedł trener Skowronek, na początku na mnie nie stawiał, później 2 mecze postawił, znowu się zmienił trener, przyszedł trener Paszulewicz. U trenera Paszulewicza w tamtej rundzie zagrałem 1 mecz, w drugim meczu już nie zagrałem. No i w zasadzie cały okres przygotowawczy spędziłem w Grudziądzu, no i 2 tygodnie do końca okienka transferowego trener Paszulewicz wziął mnie na rozmowę i powiedział, że po prostu no, najlepiej było jakbym odszedł z klubu, bo nie będę w niego grał, nie mieszczę się w jego pojęciu o zespole Olimpii Grudziądzkiej. Lepiej było dla mnie, dla zespołu, żebym odszedł. Byłeś bardzo zły? Pierwsze odczucie? Tak, byłem zły dlatego, że można było to załatwić inaczej. Uważam, że nie jestem w cudzysłowie juniorem, żeby takie rzeczy załatwiać 2 tygodnie przed końcem okienka transferowego. Wydaje mi się, że trener wiedział, że prędzej czy później ściągnie kogoś w moje miejsce i gdzieś będę musiał sobie szukać miejsca w innym drużynie, ale uważam, że mógł to zrobić na początku stycznia, gdzie okienko transferowe dopiero początek okienka transferowego. No i podejrzewam, że znalazłbym lepszy klub niż Gry Wechorowa, aczkolwiek mówię, no po raz drugi podkreślam, że nie żałuję przejścia do Gryfu Wechorowa. Był to dla Ciebie sezon rozczarowy i w jednym i w drugim klubie, ale może właśnie w pewnym sensie jest to pozytywne, że teraz będziesz taki głodny gry, będziesz chciał udowodnić właśnie pewnym osobom być może, że naprawdę potrafisz grać w piłkę na dobrym poziomie, na pierwszoligowym poziomie przede wszystkim. Zgadza się, może udowodnić to nie, po prostu chciałbym, wiem na sobie stać i po prostu wiele ludzi skreśliło mnie już nie tylko w Grudziądzu, też dostawałem inne jakieś sygnały, że to nie to, tak? Ale nie chciałbym nic nikomu na siebie udowadniać, bo jak uważam, że jak ktoś chce komuś udowodnić, to robi sobie sam krzywdę. Wiem na co mnie stać, wiem jakie mam wady, zalety. I myślę, że wrócę do tej pierwszej ligi z przytupem. Tak jak to było w pierwszym roku w pogoni Sierpca. Chciałbym teraz właśnie przejść do konkursu. Chciałbym to na tobie wypróbować. Będziesz pierwszy, zobaczymy jak to wyjdzie. Chodzi o to, że mam do ciebie przygotowanych 20 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymasz 2 punkty, czyli do zdobycia będzie 40 punktów. Dobrze, możemy zacząć, tak? Tak jest. Pierwsze pytanie. Będziesz miał albo 4, albo 2 odpowiedzi. Mm-hmm. Zawsze gotowe. Bramkarzem którego włoskiego klubu jest Gianluigi Donnarumma? A. Inter Mediolan, B. Chievo Verona, C. Lazio Rzym, D. AC Milan. AC Milan. Dobrze. 2. W którym z tych klubów grał Cristiano Ronaldo? A. FC Porto, B. Benfica Lizbona, C. Sporting Lizbona, D. Maritimo. Sporting Lizbona. Dobrze. 3. Do którego klubu odszedł z Pogoni Mariusz Rybicki? A. Wisła Płock, B. Jagiellonia Białystok, C. Korona Kielce, D. Ruch Chorzów. Korona Kielce. Dobrze. Mówiłem, że będzie łatwo. Zobaczymy dalej. 4. Czy Andrea Pirlo przeszedł bezpośrednio z Milanu do Juventusu? A. Tak, B. Nie. Tak. 5. Kto zdobył bramkę dającą Liverpoolowi awans do półfinału Ligi Europy w ostatnim sezonie w meczu przeciwko Borussii Dortmund? Był to taki pamiętny mecz, być może jeden z najlepszych w historii. Spadło dużo bramek. A. Dejan Lovren, B. Mamadou Sakho, C. Coutinho, D. Divo Origi. Nie jest na czas, mogę powtórzyć. Nie. Jeszcze raz odpowiedzi. A. Dejan Lovren, B. Mamadou Sakho, C. Coutinho, D. Divo Origi. To jest Liverpool, Borussia, tak? Borussia. Wynik był chyba 3-4, jakoś tam. Wysoki. Chyba Lovren. Dobrze. Szkoda, że miał żołbrance jakiś.
6. Do którego słynnego piłkarza porównuje się gracza Leicester City, N'Golo Kanté? A Paul Scholes, B. Claude Makélélé, C. Gennaro Gattuso, D. Xavi Hernández. Miała Claude Makélélé. Dobrze. 7. W którym roku Fernando Torres odszedł z Liverpoolu do Chelsea? A. 2005, B. 2007, C. 2011, D. 2013. W 2007. Nie, 2011. O! Ale tutaj przynajmniej nie będzie, że wszystko jest dobrze. 8. Który z zespołów pierwszoligowych uplasował się na trzeciej pozycji w ostatnim sezonie? A. Stomil Olsztyn, B. Zawisza Bydgoszcz, C. Chrobry Głogów, D. Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec. Bardzo dobrze. 9. pytanie. Tutaj zahaczymy o Euro 2016. Zdobył pierwszego gola dla Anglii na Euro 2016. A. Jordan Henderson, B. Harry Kane, C. Eric Dyer, D. Jamie Vardy. Oglądasz Euro? Będzie może łatwiej. Nie. Czyli dobrze trafi. Tak jest. Odpowiedź jeszcze raz mogę usłyszeć. A. Jordan Henderson, B. Harry Kane, C. Eric Dyer, D. Jamie Vardy. C. Eric Dyer? Tak. Bardzo dobrze. 10. Belgijski piłkarz, który niegdyś swoim agresywnym wejściem złamał nogę Marcinowi Wasilewskiemu. A. Axel Witsel, B. Marouane Fellaini, C. Eden Hazard, D. Romelu Lukaku. A. Bardzo dobrze. Piłkarz, który nabawił się kontuzji w finale Ligi Mistrzów i nie pojechał na Euro 2016. Oglądałeś finał Ligi Mistrzów? No, na pewno, ale nie pamiętam, ale... A. Saul Niguez, B. Dani Carvajal, C. Karim Benzema, D. Lucas Vázquez. I to, że nie pojechał na Euro, jest spowodowane kontuzją. To był w finale mistrzów? Tak. Jeszcze raz tacy zawodnicy? Saul Niguez, Dani Carvajal, Karim Benzema, Lucas Vázquez. Dani Carvajal? Dobrze. 12. Już od kilku miesięcy było pewne, że przeniesie się z Bydgoszczy do Szczecina. A. Szymon Lewicki, B. Kamil Drygas, C. Jakub Smektała, D. Łukasz Stopela. Kamil Drygas. Dobrze. 13. Sebastian Stydlecki zamienił Górnik Zabrze na A. Podbeskidzie, B. Górnik Łęczna, C. Piast Gliwice, D. Krakowie. Krakowie. Dobrze. 14. Tomasz Lewandowski swojego pierwszego gola dla Pogoni zdobył z A. Chojniczanka Chojnice, B. Bytowia Bytów, C. Widzew Łódź, D. Zagłębie Lubin. Nie wiedziałem, że to będzie najtrudniejsze. Nie, nie, ale włącznie liczymy też puchary. Tak. W oficjalnym meczu, tak? Tak. To Bytowia. Dobrze. 15. Gdzie urodził się prezes PZPN Zbigniew Boniek? A. Bydgoszcz, B. Warszawa, C. Poznań, D. Gdynia. Bydgoszcz. Dobrze. 16. Który zespół zanotował najwięcej zwycięstw w drugiej lidze? A. Stal Mielec, B. Znicz Pruszków. Najwięcej zwycięstw? Tak. Mielec. Dobrze. 17. Który z tych klubów awansował bez grania barażów, tylko dlatego, że z Zawiszy nie przyznano licencji? GKS Tychy, Wisła Puławy, Stal Mielec, Znicz Pruszków. Wisła Puławy. Dobrze. 18. W którym z tych klubów wygrał Mistrzostwo Polski twój były kolega z Olimpii Grudziądz, Marcin Smoliński? A. Olimpia Grudziądz, B. Zagłębie Lubin, C. Śląsk Wrocław, D. Legia Warszawa. Legia Warszawa. Dobrze. 19. Czy Arkadiusz Aleksander był najlepszym strzelcem Sandecji w ubiegłym sezonie? A. Tak, B. Nie. Tak. Dobrze. I ostatnie pytanie. Z jakim numerem na koszulce grał twój następca i teraz poprzednik, Rafał Zembrowski? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. No dwójka na pewno nie. Szczerze nie mam pojęcia, ale obstawiam 4. 3. 3.
Czyli ile to na przykład powiedzie? Chyba dwie były tylko. Dwie zły chyba. Mhm. Czyli 36 punktów. To jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy, jak poradzą sobie koledzy. Na razie pierwszy są. Na razie jesteś pierwszy. Na zdecydowanym prowadzeniu. Jeszcze chciałbym tak zapytać, już poza pogonię. Twój typ na euro. Kto wygra? Może kto zagra w ogóle w finale? I jak sobie poradza w jutrzejszym meczu Polacy ze Szwajcarią? No chciałbym bardzo, żeby Polacy wygrali. No, też bym chciał. Każdy by się wygrał, na pewno będę oglądał i będę trzymał kciuki. Kibicował mocno, bo w końcu udało się wyjść z grupy. No i mam nadzieję, że nie skończymy na 1/8, tylko jeszcze pójdziemy wyżej. A moje typy na euro? A wynik jeszcze Polaków? Wynik? Myślę, że będzie skromny 1-0 dla Polaków. Czyli nie stracimy prawa. Nie stracimy, nie. Za nosem mamy tyły. Spazane na czele. Też mi się tak do Barcelony. Moje typy na euro? Wydaje mi się, że Francja może coś udać w tym roku. Ale na razie Francuzi tak troszkę słabo wystartowali. No, ale wydaje mi się, że Francja może być cichym takim czarnym koniem. Może nie czarnym koniem. Czyli Polska z Francją w finale zagra, tak? Oby. To tak sobie. I teraz, może tak na zakończenie, chciałbym Ci życzyć przede wszystkim na ten sezon dużo zdrowia, bo to dla piłkarza jest najważniejsze. Spokoju więcej pod koniec sezonu, bo na razie te dwa sezony naprawdę to był horror dla kibiców. No i co ja mogę więcej życzyć? W jak najlepszej formie, pierwszej jedenastki i udanych występów w barwach Pogoni. Dobrego sezonu. Dziękuję bardzo.